Pozycja numer 281, Ludwik Andegaweński, kwartnik ruski. Ale nie jakiś tam zwykły kwartnik ruski. Jeden z najrzadszych kwartników ruskich, jakie znamy. Dlaczego? Gdyż jest to efektowny błąd menniczy, gdyż pomimo, iż mamy ewidentnie awers Ludwika, litera L, monogram królewski L właśnie pod koroną, Lodwici w otoku, to na stronie drugiej mamy rewers z czasów Władysława. Wladislaus. Ewidentny napis. Błędny. Poprzednika. Kopicki R8. Bardzo rzadki.